marszałku, Wysoka Izbo. Pod pozorem walki z ociepleniem klimatu Komisja Europejska próbuje przyjąć władzę nad gospodarką leśną. W warunkach Polski taka sytuacja doprowadziłaby do całkowitego ubezwłasnowolnienia w zakresie prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, szczególnie w zakresie koniecznych zabiegów ratowniczych w sytuacji występujących od lat suszy, powodzi, wiatrołomu, szkodliwych owadów i grzybów oraz innych. Przykładem takich zaniechań jest Puszcza Białowieska. Całkowitego załamania polskiego przemysłu drzewnego w efekcie całej gospodarki polskiej, wzrostu cen energii, nieakceptowanego przez społeczeństwo sposobu ograniczenia dostępu do lasu, czyli ścisła ochrona. Polski model trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest przykładem dla wielu państw. Wypracowane przez prawie 200 lat zasady gospodarki leśnej są stale ulepszane, a w miarę najnowszych osiągnięć nauki i doświadczeń praktycznych, co daje gwarancję pełnienia wobec społeczeństwa funkcji ochrony społecznych i gospodarczych. Blisko 80% lasów to lasy państwowe. Pod tym względem wyróżniane są na arenie międzynarodowej. Mamy skuteczny model zarządzania lasami, który równoważy potrzebę ochrony przyrody z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Narzucone przez Komisję Europejską nowe rozwiązania zawarte m.in. w dokumentach Strategia Bioróżnorodności czy Strategia Leśna zaowocują negatywnymi skutkami dla różności biologicznej, możliwości adaptacji lasów do zmian klimatu, znaczącego ograniczenia podaży drewna i spowodują wzrost jego ceny. Drewno będzie zastępowane innymi produktami, dlatego nie ma zgody społecznej na przeniesienie kompetencji krajowych w zakresie leśnictwa na kompetencje dzielone z Unią Europejską.